jakie są największe wyzwania dla branży izolacji termicznych? W procesie zaspokajania naszych potrzeb dzisiejszych, tu i teraz, musimy też pamiętać o tym, co zostawiamy przyszłym pokoleniom. Coraz więcej firm mówi o tym, żeby swój rozwój opierać na polityce rozwoju zrównoważonego, żeby jak najmniej uszczuplać te zasoby planety, które też będą za chwilę potrzebne kolejnym naszym pokoleniom. Musimy na ten problem też patrzeć jako takie wyzwanie ciągłe. Co po sobie zostawiamy i na bazie czego nasze przyszłe pokolenie, nasze dzieci, wnuki i tak dalej będą zdolne, żeby produkować materiały, które będą służyły do zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych.